Sezon zaczyna się od akcji, w której Fiona wraz z Kate gonią szczura, który porwał kilku mieszkańców. Po krótkiej batalii dochodzi lodowy książek, dzięki któremu udaje się dobić szczura, a Fiona zostaje zaproszona, aby dołączyć do niesamowitych przygód księcia lodu. I okazuje się, że był to tylko sen. Fiona budzi się w swoim łóżku, bardzo jej się nie chce i do pracy, ale jest do tego zmuszona. Realia świata dorosłych ludzi. Przy okazji widzimy, jak Wielki syf posiada ona w swoim mieszkaniu, a przypomnę, że jest kobietą. Udaje się ona do pracy wraz ze swoim Millerem. I okazuje się, że ona jest jakby takim przewodnikiem i oprowadza po mieście turystów lub ich mieszkańców. W sumie to trochę dziwna prasa, bo w tym świecie nie istnieje jakby inne miasto i ci jakby to są ci sami ludzie cały czas, ale dobra. I gdy Cake widzi lodowisko, dostaje takiego lekkiego szału. W autobusie jest przełożona fiony, która ją zwalnia. A ta ściąga spodnie i pokazuje jej, no, oczywiście dwa palce w ramach pokoju. Idąc ulicą, tratuje niewinnych ludzi. I bez szczęści zaproszenie od Skate'ów do dołączenia do ich imprezy i dociera do sklepu z cukierkami, gdzie pracuje Gary. Ta żali mu się ze swoich niepowodzeń, a ten oferuje jej nowe, niezwykłe ciastko. Szefowa bez jego ciastko i wychodzi. Fiona po drodze spotyka Marshalla Lee, a ten daje jej adres typa, który może jej pomóc wyleczyć cake z tej całej obsesji na temat lodu. Fiona wyrusza tam i po drodze spotyka panią ogrodnik, która pokazuje jej wspaniałe Rośliny, które posiada. Po czym spotyka kolegę Marszala. Ten daje kotku kocimiętkę i pyta się Fiony co tak naprawdę sprawia, że się Kaek czuje, bo tak jakby on tego sam nie wie. Dochodzi do wniosku, że Kajek się po prostu nudzi, po czym kociach ucieka do zamrażarki w parku. Odcinek drugi. Widzimy Szymona i Marcelinę. Uciekają oni przed mutantami i nagle Szymon się budzi. Był to tylko sen. Okazuje się, że mieszka on w muzeum, które prezentuje swoim odwiedzającym. Jest on takim przewodnikiem po własnym mieszkaniu. Gdy dziewczynka przypomina mu o Fionie i Cake, których jest zresztą autorem, ten zaprzecza, ten zaprzecza i po czasie wpada w panikę. Wchodzi on do pokoju, w którym widzimy statuetkę Golba i klatkę, z której dobiegają dziwne dźwięki. Przychodzi on do baru, się i gdy kelner oferuje mu lód, ten panicznie odmawia. Gdy opłaca kaską z portfela, ucieka mu zdjęcie Betty i nagle spotyka Fina. Szymon opowiada o tym, że jego dzieło życia, czyli Fiona i Cake, nie zostały napisane przez niego, a przez lodowego króla którym przecież on nie jest. Fin widzi, że Szymon ma zaburzenia depresyjne. Jasno widzi, że brakuje mu po prostu celu w życiu. Więc zabiera go na wyprawę. Sami w sercu lasu. Szymon wybiera się na ryby i nagle pojawia się mistyczny potwór. I na jego szczęście udaje się go upolować. Tak, by the way, tu jest krew. I znowu potwór, i Szymon ma już dosyć. Rozchadzają się i dzwoni do Marceliny, tak go zlewa i ten wychodzi na chatę odprawiać rytuał do golba który przywróci mu rzeczywistość za cenę tej rzeczywistości. Jest to i z ogniem, ale ten się zgadza na pakt z niszczycielem światów. Jednak zaklęcie się nie udaje. Odcinek trzeci. Do świata Szymona przychodzi Cake. Cake spotyka wiewióra, który ma jabłka i ją pomniejszył. I tych napadają ludzie z drzewa, czy coś takiego. I potem docierają do wioski, gdzie Cake wszystko niszczy, a Fiona opakuje jej odejście. Szymon znowu próbuje zwołać Betty, ale znowu mu się nie udaje i z portalu przechodzi Fiona. I tak się Fiona dostała do świata pory na przygodę. Ratuje ona keks po strzasku mieszkańców lasu i nagle znikają. Widzimy łowcę nagród, który poluje jakby dla kasy i także chatkę Prismo. Okazuje się, że jest to tak zwany crossover i to właśnie dlatego zniknęła Fiona i Cake. Prismo wyjaśnia im kim jest i okazuje się, że ten stworzył kilka światów, na przykład niesamowity świat Flapjacka i kilka też innych takich dziwnych światów. Okazuje się, że Prismo się trochę no, leni w pracy i przychodzi do niego łowca nagród, który jest strażnikiem szefa Prismo czy coś w tym stylu. I musi być tam porządek, bo inaczej wszystko będzie w crossoverze i będzie wszystko zniszczone. Ci przy pomocy pilota uciekają i uciekli oni do wymiaru, w którym Finn przejął koronę i po prostu zwariował. Aby wrócić do świata takiego zwykłego potrzebują oni no, korony. Fiona i Cakesby Zbierają uzbrojenie, a łowca głów zamyka prismo w kostce. Docierają oni do miasta, które wręcz przypomina takie nice city z Cyberpunk'a, tylko raczej West City. Szukają oni informacji na zdobycie korony, ale przez przypadek ludzie widzą, że cake jest magiczna, dlatego chcą ją zjeść i posiąc jej moce. No dosyć dziwny świat. Ratuje ich jakiś blondyn i blondyn jest synem Fina i ten zaprasza ich do jakby swojego domu. Do świata przychodzi łowca i pyta się sprzedawcy czy widział jakiś takich dziwnych ludzi i ten im ich sprzedaje. Ci wyruszają po zdobycie korony, a w międzyczasie do Fina przychodzi łowca głów i odnajdują koronę, ale zniszczoną i okazuje się, że Jay, czyli ten syn Fina jest w związku z córką grupy zwanej Przeznaczenie, która panuje właśnie władzę w tym brutalnym świecie. Przychodzi on pozbyć się wrogów i przychodzi też Finn, okazuje się, że Jay czyli syn Fina dał córce wroga Klejno, którego użyciu można jakby stworzyć koronę jeszcze raz i wtedy wychodzi łowca głów, ten niszczy Fina i przechodzi wraz z nimi do innego świata. W międzyczasie Gary przychodzi do mieszkania Fiony i tam spotyka Marshalla i wiecie takie wielkie fajne love story. I ci się przenieśli do zimowego świata, gdzie przed łowcą broni ich tamtejszy lodowy król. Szymon zastanawia się, dlaczego ten świat jest aż tak dobrze poukładany, jeżeli Ice King nosi koronę i nie zwariował. Ten obiecuje Szymonowi, że stworzy mu inną koronę, aby mógł naprawić swój własny świat, czyli też ten świat fiony i cake, gdy mają zacząć klonować koronę, przychodzi. Królewna na gumy i ma totalną obsesję na punkcie Ice Kinga. Okazuje się, że Ice King klątwę korony przerzucił na inną osobę, co nam może fajnie mówić o tym, jak lodowy król mógłby przy użyciu korony zdobywać jakąś potęgę, jak zrobił na przykład ten Ice King w tutejszym świecie. Ice King się całuje z tą Fioną i wszystko się zmienia, bo są oni crossoverami, nie powinno ich to w ogóle być i tak jakby całunek wszystko zmienia po prostu. Ice King przestaje istnieć, a klątwa znika. Ale też zamrożony łowca przestaje być zamrożony, się budzi i ci uciekają razem do innego świata. Do świata poduszek. Jednak tam Korona również jest poduszek i następnym światem jest tym, w którym Marcelina nie spotyka Szymona, bo tego dopadły chyba wampiry albo, albo zombiaki, no to akurat nie wiadomo. I wychowanie Marcelina zajmuje się król wampirów. I na tym świecie trwa ciągła wojna między wampirami a wszystkimi, bo po prostu wampiry chcą zniszczyć cały świat, są po prostu... Bardzo złe. królewna Balonowa jest na czele takiej grupy oporu wraz z Martinem i Hanterest i spotykają naszą grupę ocalałych. Planują oni zdobyć koronę, którą posiada król wampirów i ten świat jest taki strasznie zniszczony, przez co nie ma niczego praktycznie i wszyscy odeszli w zaświaty. I grupa ocalałych formuje szturm na zdobycie, właśnie korony. Od razu umiera Martin, wysadzają część wampirów, jednak duża część zostaje, i ci się muszą ewakuować. No, niestety znowu nie wyszło. Trafiają oni do świata, którym wszystko jest jeszcze bardziej zniszczone, i dosłownie, no, tutaj już nie ma niczego. Wszyscy odeszli w zaświaty. W tym świecie spotykają oni Bimo i ten opowiada im, że jest lodowy król i gdzie mogą znaleźć koronę. Wyruszają oni do lodowego królestwa, jednak nie znajdują korony, więc Bimo zabiera ich do królewny balonowej, którą może naprawić koronę. Okazuje się, że królowa balonowa jest Bimo i nie udaje się naprawić korony, więc ci wyruszają do Jerego, czy takiego typa, który tam gdzieś mieszka, tak mówił Bimo, który okazuje się być no, królem złym. Jednak jest on troszkę słaby i ci przy wykorzystaniu korony, którą znalazła Fiona w perkusji Lodowego Króla, mogą się przenieść do innego świata, w którym po prostu no wszystko się ułoży. I w międzyczasie odcinka Szymon opowiadał historię miłosną z Betty, o tym jak się poznali, jak się w sobie zakochali. Gdy Szymon uprawia rytuał, nagle pojawia się łowca, Fiona wreszcie trafia do swojego oryginalnego świata, który znamy, jednak ten świat to kolejny koszmar. Ci się znowu znajdują w punkcie wyjścia, czyli w tym zwykłym świecie ludzi. Spotykają oni Garego i Marszalla, którzy są razem w związku, bo tam coś się wydarzyło. A Szymon się budzi jakby w świecie kostek, w którym też jest król zły i nagle widzimy Golba i okazuje się, że kostki to są osoby, których Golb nie jest w stanie pochłonąć energii, ale jest w stanie jakby je wymazać z istnienia. I Golb niszczy króla złego. I gdy Szymon chce założyć koronę, zostaje zadatkowany przez Golba i nagle widzimy Szermiego i Bet, czyli reinkarnację Fina po tysiącu latach. I gdy Szermi patrzy w kałuże, to widzi odbicie Szymona. Okazuje się, że Golb wysłał Szymona do innego świata, jakby to jest bez sensu i do tego samego świata trafia Łowca, czyli do tego świata Kostek, Gol próbuje się bożyć Łowcy, jednak ten traci tylko swoją moc i koniec końców dociera do świata Fiona i Cake i Szymon wraz z Beth idą do biblioteki, aby dowiedzieć się gdzie jest Korona. Ci postanawiają przez portal wrócić do Szymona i nagle łowca powraca. Szymonowi dalej się nie udaje zdobyć korony i łowca planuje atak na Fiona i Cake. Ci go zatrzymują przy pomocy skarbów, i jednak ten szybko się z nimi rozprawia. Cake zmienia się w Godzilla, by zwalczyć Łowce. Nagle Szymon po refleksji wychodzi z głowy szczurka i ten właśnie postanawia, że świat, w którym on istnieje w jego głowie nie powinien istnieć, czyli jakby cały sezon nie miał sensu. Przynajmniej, tak, <noise> przynajmniej do takiego wniosku dochodzi sam Szymon, który jest głównym bohaterem w tym sezonie. No ale dobra, no, skoro, skoro to racja. Jednak się okazuje, że no, świat Fiony Cake w magiczny sposób przestał istnieć w głowie Szymon'a, pojawił się jako normalny świat multiversum, przez co cała fabuła tego sezonu trochę nie miała sensu. Ale no, był. Był. I łowca tam umiera, tragedia jest i tak dalej, no każdy jest szczęśliwy.